Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Piętnowanie i potępianie innych ludzi zawsze wychodzi nam najlepiej. Przecież drzazgę w oku brata widać o wiele lepiej niż belkę we własnym oku. Faryzeizm jest chorobą, która dotyka nie tych, którzy są poza Kościołem, ale właśnie tych najporządniejszych członków Kościoła. Znamy się przecież na przepisach prawa, wiemy, jak inni powinni żyć. Ale czy my sami tak żyjemy? Prawo jest potrzebne, ale przyjmując prawo, muszę wiedzieć, do czego ono służy. Prawo starotestamentalne służyło i służy nadal ochronie życia. Zakaz podejmowania pracy w szabat ma chronić pracownika i pracodawcę przed przepracowaniem. Jest czasem odpoczynku i nabierania sił przed trudem kolejnego tygodnia. Ale ważniejsze jest życie niż bezmyślna, głupia interpretacja prawa. Bóg przecież nie zakazał zrywania kłosów w dzień święty, lecz robienia żniwa. Nie zakazał spożywania pokarmów, ale jedynie handlowania i robienia interesów w dzień świąteczny. Jest 6 dni do pracy, a tylko 1 do odpoczynku. Szacunek wobec prawa Bożego nakazuje nam szacunek wobec człowieka, który ma prawo do wypoczynku i do wzmocnienia swoich sił. To nie prawo stoi nad człowiekiem, ale jedynie Bóg. On jest naszym Ojcem i pragnie dla nas dobra. I wie bardzo dobrze, jak to dobro i szczęście nam zagwarantować. Zaufajmy Bogu. On wie, co robi. Poddajmy się pod Jego prawo, ale rozumnie, próbując najpierw zrozumieć ducha prawa, czyli sens, dla którego dany przepis powstał. I nigdy nie zapominajmy, że człowiek i jego zbawienie jest najwyższym prawem.